Pani Magdaleno, spotykamy się dzisiaj w Galerii Stary Ratusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, aby porozmawiać o wystawie, która dzisiaj została otwarta. Wystawa nosi tytuł Światło jest bliżej do nieba. I jest to wystawa Pani autorstwa. Tak, jest to wystawa mojego autorstwa. Są to rysunki koni, jak widać tutaj obok. Tytuł wystawy to tak naprawdę to trochę motto życiowe, ponieważ światło jest naprawdę, chociaż te 1,5 metra bliżej do nieba. Konie fascynowały mnie od zawsze. Pojawiły się jakby jako naturalny odruch mój w momencie, kiedy trafiłam do liceum plastycznego. Natychmiast zabrałam się za rysowanie koni. Natychmiast nauczyciele zareagowali, zabronili mi tego. Teraz rozumiem, dlaczego tak wyszło, dlaczego kazali mi to odłożyć, dlaczego musiałam się nauczyć różnych warsztatów, różnych technik. Natomiast teraz, kiedy już po latach mogę robić to, co chcę, w naturalny sposób, jako trochę odskocznia od rzeczywistości, na początku powróciły konie, a w tej chwili stało się to już moim zawodem. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że zapałała Pani aż taką miłością do koni? Tego nie wie nikt. Jako małe dziecko biegłam zawsze na ulicę, kiedy widziałam, że rolnik wiezie mleko wozem zaprzężonym w klatbaśkę. Nie miałam nigdy w rodzinie nikogo, kto mieszkał na wsi i miał konia. Męczyłam rodziców od maleńkości, żeby zaprowadzić mnie do Kortowa, do ośrodka jeździeckiego. Niestety to nie było możliwe, bo tam to był ośrodek zamknięty, był tylko dla studentów. Kiedy tylko taka możliwość się pojawiła, w wieku lat 9 wsiadłam pierwszy raz na konia i tak już zostało do dziś. No, widzimy na wystawie w większości rysunki. Czy jest to jedyna technika, w której Pani tworzy? Nie jest to jedyna technika. Bardzo lubię rysować również pastelami. Zostaję przy technikach suchych. Między innymi ze względu na mój malutki warsztat. Mam małe mieszkanko bardzo i rozstawienie farb to byłby wyczyn. Ale wolę techniki suche. Jeśli chodzi o mój styl, preferuję ołówek, ponieważ myślę, że gdybym poszła przy tym stylu w kolor, mogłoby to już zakrawać o kicz, a staram się tego unikać. Natomiast ostatnio odchodzę trochę od tematu koni, poszłam trochę w surrealizm. Mam nadzieję, że kolejna wystawa tutaj w Olsztynie, gdzieś już tam rozmowy się na ten temat zaczęły, będzie już właśnie dotyczyła innego tematu. Natomiast wiem, że konie nigdy nie znikną z mojej twórczości, bo to moja pasja największa. Chciałabym jeszcze zapytać, czy tworzy Pani z pamięci, ze zdjęć, bo przypuszczam, że biorąc pod uwagę, że konie są istotami bardzo ruchliwymi, tak, to byłoby to trudne z natury, przypuszczam. Tak, to prawda, trudno byłoby unieruchomić konia na tak długo, żebym zdążyła go w taki sposób uchwycić. No akurat tutaj to, co prezentuję na tej wystawie, to są studia, takie bardzo dokładne, wypracowane prace, rysunki. Czasem, owszem, rysuję również z natury, są jakieś plenery, wyjazdy, ale wtedy nie są to tak wystudiowane prace. Do tych rysunków często bardzo korzystam, wspieram się fotografiami. Mam moją ukochaną fotograf, którą jest Patrycja Makowska. Bardzo wiele prac tutaj jest wspartych właśnie na jej zdjęciach. Karolina Misztal, która akurat według jej zdjęcia powstała ta praca. Ewa Ileska Hebda, tutaj też jest. To są takie nasze czołowe artystki. Fotografice od koni specjalizujący się, bo to też jest bardzo wąska specjalizacja, także bardzo często się wspieram fotografiami. Oczywiście ingeruję w nie, zmieniam, nie jest to takie ksero znowu, ale tak, no jednak żeby być wiernym anatomii trzeba się czymś podeprzeć. Na jakiej zasadzie został przeprowadzony wybór prac do tej wystawy? Czy był jakiś klucz? Kluczem miało być stada, ponieważ to jest taki ulubiony temat, żeby pokazać konia w ruchu, konia w biegu, stado, interakcje między tymi zwierzętami. Natomiast też, żeby nie było takiej nudy do końca może, to jest trochę portretów, trochę takich pokrojowych, sytuacyjnych rysunków. Są to prace obejmujące ostatnie 2 lata tak naprawdę mojej twórczości, z naciskiem na ostatni rok, który był dla mnie dość ciężkim rokiem, ponieważ uległam wypadkowi i rysunek bardzo mi pomógł się szybciej zrehabilitować i nie oszaleć w tym wszystkim. W takim razie do kiedy będziemy mogli podziwiać Pani pracę? Wystawę będzie można oglądać do 4 sierpnia.